zupełnie odmienionym programem pod tytułem Lisek, Lusek na serio. Na początek chciałbym usprawiedliwić nasze nowe, niskobudżetowe studia. Otóż z powodu kryzysu postanowiliśmy ciąć koszty. Od pasa w dół. Przejdźmy jednak do tematu tygodnia. Niejaka pani szanowna Radia 60 pisze na naszą skrzynkę e-mailową. Czy to prawda, że matematyka nie kończy się w szkole? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie. W tym celu zaprosiliśmy specjalistę. Jest z nami absolwent Hogwartu. Człowiek, dla którego matematyka nie jest czarną magią. Witam pana. Witam. Pewna internautka zastanawia się, czy matematyka przydaje się na co dzień. Co pan na to? Otóż jest ona wszędzie. Jest ona w sklepie, w pracy, a nawet w toalecie. Mógłby pan rozwinąć ostatnie zagadnienie? Jest to jedyne miejsce, gdzie możemy liczyć tylko na siebie. A co by pan powiedział komuś, kto sądzi, że matematyce nic nie zawdzięczamy? Że się myli. Coś więcej? Że się bardzo myli. I coś jeszcze? To jasne, że matematyce zawdzięczamy wiele do potęgi wielowej rzeczy. Pomyślmy, co by było, gdyby jej nie było. Gdybyśmy chcieli kupić samochód, musielibyśmy przenosić słonia na wymianę. Nie byłoby pieniędzy, a to jeszcze nic. Jak to? Nie byłoby samochodów, ale to jeszcze nic. Jak to? Nie byłoby miast i Ameryki, ale to jeszcze nic. Jak to? Nie byłaby jeszcze odkryta. A wyobraża pan sobie życie bez internetu i telewizji? To rzeczywiście jest straszne. Żylibyśmy jak Amisze, jak Neandertalczycy, jak moja prababcia. Ha, widzę, że pan zrozumiał. Niestety, czas goni nas. Ma pan ostatnie słowa na zakończenie. Rekapitulując, o ile filozofia jest matką wszystkich nauk, o tyle matematyka jest ich ciocią. Ciocią, która chodzi za nami 24 godziny na dobę. Pouczające. Czas na podsumowanie. Matma jest jak papier toaletowy. Jest długa, ciągnie się przez całe życie, ale jest naprawdę niezbędna i przy bliższym kontakcie bardzo przyjemna.